Bo najważniejsze, to myć uśmiech od ucha do ucha. Dzień dobry, witam w pierwszym tego typu vlogu Sailing the Light. Jesteśmy właśnie na wyspie Braci. Mamy piękny pirs. Co, przejechaliśmy, ile tam jest, 1000 km z Polski. Zajęło nam to 10 godzin. Staliśmy tylko na granicy chorwackiej. Sprawdzali nam dowody. Testów nawet nie sprawdzali. Już wypłynęliśmy w rejs. Rano byliśmy na Blue Lagoon. Jak ktoś był w Chorwacji, to wie. Jesteśmy teraz właśnie na wyspie Braci. Idziemy coś zjeść. Jest piękny zachód słońca. Zobaczcie sami. Miasteczko na wyspie Braci z takim pięknym, uroczym portem. Jest przepięknie. Jak ktoś nie był, to musi wpaść. Wszystkie te miasteczka są magiczne, także Chorwacjo, zaczynamy sezon 2021. Będzie na pewno lepszy niż 2020. Zapraszamy. Dzień dobry, mamy nowy dzień. 7:15 rano, dzwony biją. Yeah. I witamy nowy dzień tym pięknym słoneczkiem. Będą piękne widoczki, nie ma wiatru, ale jak się pojawi, to trochę żagli. Zresztą sami zobaczymy. Poleci dron. Ja tutaj piję kawkę jeszcze. Bez kawki dzień to dzień stracony. Pokażę wam łódkę w międzyczasie. Tutaj mam swoją kajutkę na rówce, od razu do wyjścia, jakby się coś działo. No jest ona w takiej formie śmiesznej, zamykanej od góry, ale mega wygodna. Sorry za syf. Tutaj dwie osoby spokojnie się wyśpią. Tu jest okienko jeszcze. Wiatraczek. System klimatyzacji, ciepło, zimno. Ustawiasz sobie temperaturę i jest wszystko. Si. A, oczywiście łazienka. Toaleta, prysznic, lustereczko. Idziemy dalej. Dobra. To jest jedna kajuta. Kolejna kajuta. Dwa łóżka, jedno pod sobą, piętrowe dla dzieciaków. Kolejna kajutka z większą łazienką. Później zobaczymy. Naprawdę duże pokoje z dużymi łazienkami są właśnie tutaj na dziobach. I tam ta rufa. Tutaj jest troszkę więcej, bo są dwie kajuty zrobione właśnie, tylko mniejsze. No co? Miejsce na dziobie do opalania się. Siatka do opalania się. Do pływania z delfinkami. One czasami z nami pływają. Sobie właśnie gdzieś przy dziobie. A że woda jest jaka jest. No, można sobie naprawdę miło spędzić czas wywalając nogi za burtę. A zresztą pokażę wam. Ekipa wraca. Nasi bardzo fajni, zresztą. Siema! Dobra, tu jest centrum dowodzenia. Wszechświatem moim. Dwa silniki. Tutaj chyba 75-konne diesle. Manety, przód, tył. Kompas. I instrumenty nawigacyjne. Daszek, loża na dachu. Do posiedzenia, do poleżenia. Można sobie stąd skoczyć do wody. Może nie tutaj. Ale gdzieś poza portem jak najbardziej. No co, Genua? Grat. Ktoś nie był, nie wie, to już wie. Mniej więcej. Tak po ludzku, bez jakichś specyfikacji szczegółowych. Jest po prostu jak w apartamencie pływającym. No i to nasze dingi. Dzięki temu dingi jesteśmy gdzieś nie w porcie, tylko koło portu. I chcemy sobie na przykład dopłynąć do miasta. To wsiadamy właśnie w takie dingi. I sobie podpływamy gdzie chcemy. Czy to do jakiejś łódki z naszymi przyjaciółmi. Geokatamaranu. Tak jak tutaj zresztą w tym przypadku jest, że jest rany. A nawet trzy. Tam jest trzeci. Tutaj jest mój dobry kolega Krzysiu. Dobra, odpalam drona. Widzimy się w powietrzu.
Dziękuję. I witam ponownie, godzina 10 na 11, idziemy nurkować, ja już przyszokowany ze sobą, na pewno jakbym zmarzł pod tą wodą, a mamy maj, czapeczkę, wiatróweczkę, ręczniczek, żeby się wytrzeć, dwie baterie do drona, GoPro, może coś pod wodą nagramy, podobno żyją tam sobie na wolności koniki morskie, także może będziemy mieć okazję takie zobaczyć. Do drona i dron we własnej osobie, life is a trip. Mam iść prosto. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze nie nurkowałem w swoim życiu, także to będzie mój pierwszy raz. No i nie mogę się doczekać, bo zawsze mnie tam gdzieś ten świat wodny intrygował, zresztą dlatego też tu jestem. Ale jestem ciekawy, jak to będzie pod wodą. Bo pod wodą jeszcze nie byłem. Zaraz zobaczymy to razem. COVID. Beka. WF. Ale sprzęt. Zobaczcie to. Imię, nazwisko, data. Z tyłu podpis. No. Nie wiem, co to jest fragment. A telefon do kogo? Do ciebie? To dzisiaj intro prężarki do ładowania butli. Wiem, bo bardzo chcę zrobić kiedyś safari nurkowa na katamaranie. Już troszkę się na ten temat doinformowuję. Będę też robił gaz blendera. Może nurka? Nie, zobaczymy, jak mi się dzisiaj spodoba. No na pewno chciałbym zabierać ludzi nurkujących katamaranem na taką przygodę w różnych zakątkach świata. Wierzcie mi, katamaran pływa po wodzie. Tam, gdzie jest woda, tam można dopłynąć. To jest piękne. Amber Diving Center. Chciał kiedyś skorzystać, to jest takie miejsce. Tutaj już sprzęt przyszykowany, butle załadowane do fury. Siema. Dostałem piankę, buty. Woda jeszcze jest trochę zimna. Płetwy do butów i taką kamizelkę. Ona się napełnia powietrzem. Sztywniutko. Wow. Będę się z tym podciągał. Na jednej ręce. Wierzę ci na słowo. 8 lat masz? To niedługo. To jeszcze 5 i będzie mógł. Chodzi o bezpieczeństwo. Tak, tak. Wiadomo, jak zareagujemy. Od 13 roku życia. Kiedyś chciał z rodzicami zacząć, to 13 lat musisz mieć. I możesz. Wiemy z Krzysiem, gdzie płyniemy dalej. Będzie to miejsce o nazwie Omiś. Omiś. Tak, tam jest Tyrolka, także może będą ładne widoczki, mam nadzieję. I jest rafting, czyli spływ pontonem po takiej rwącej rzece. Jeszcze tego nie robiłem. Robiłeś to, Krzysiu? Nie. Rafting? Nope. No, a Tyrolka? Tak. I to co, to cię wwozi na górę i tyle? Nie, zjeżdżasz w tym w dół. A, że na linię tak... Tak. To nie jest kolejka górska, to jest Tyrolka. Zapierdalasz w dół. Jedziesz bardzo szybko w dół. Dobra. Z dużą prędkością po linie. Fajnie. To będzie może ciekawiej niż dzisiaj. Zobaczymy. Zaraz.